Turbo Historia. Magazyn Turbo Historia. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Naprzeciw mnie gość, Bartosz Panek, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. I dziś będzie temat nietypowy, znaczy mam wrażenie, że być może niektórych zaskoczy, bo cóż, PGR-y mają wspólnego z naszą wielką historią. A okazuje się, że sięgając po Twoją książkę, Zboże Rosło jak klas, no, możemy zobaczyć całkiem ciekawy opis długiej, bardzo długiej historii e, i wycinek, o którym chyba już trochę zapomnieliśmy, dotyczący oczywiście czasów PRL-u. Hmm, o czym zapomnieliśmy, to jest jeszcze inny problem, inne wyzwanie, żeby też te wszystkie problemy i e, no, sfery, o których nie pamiętamy w taki sposób, na jaki one by zasługiwały... E, to jest jeszcze inna rzecz natomiast myślę sobie że oczywiście w tej historii PGR-ów która trwała od umownie 49 czy formalnie od 49 roku do formalnie roku 90 drugiego. Odbija się wiele zjawisk i procesów społecznych i historycznych, które trwały w zasadzie od średniowiecza. Jeśli myślimy o systemie folwarcznym, na przykład, o systemie własności, gospodarowania ziemią, to jest bardzo dalekie echo tych procesów, z którymi walczyły wszystkie kolejne fale modernizacji, tak w, w szerokim i bardzo, bardzo ogólnym planie. No i proszę bardzo, zaskoczenia już nie ma, bo to jest naprawdę kawał historii. Skąd w ogóle pomysł, żeby sięgnąć po ten temat? Z przypadku, zupełnego przypadku. Kiedy jeszcze dokumentowałem poprzednią książkę poświęconą Tatarom mieszkającym w Polsce, która ukazała się w 2020, wracałem z Podlasia do swojego domu, mieszkam pod Warszawą. I pomyślałem sobie, że nie chcę już więcej jeździć trasą S8. Jest mało widoków, bo znam ją na pamięć niemalże. Jest nudno, i jak potrzebuje nowych bodźców po prostu. Więc może, może jakaś intuicja, może taka cielesna reakcja sprawiła, że poprosiłem nawigację o to, by mnie poprowadziła bocznymi drogami, tymi wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi. I w ten sposób trafiłem do wsi Grądy Woniecko. Czyli do siedziby dawnego kombinatu łąkarskiego Wizna, o czym wtedy jeszcze nie wiedziałem, a może wiedziałem, tylko sobie tego nie uświadomiłem. Wjeżdżając na szczyt moreny czołowej, bo grondy leżą właśnie na takim wyniesieniu nad bagnami dawnymi, osuszonymi w latach 60. i 70. nad narwiańskimi, zobaczyłem. Przedziwny widok, który wydał mi się surrealistyczny zupełnie. Mianowicie patrzę na mężczyzn, którzy z gołymi torsami biegają po boisku do koszykówki, ale to boisko przylega do budynku specyficznie wyglądającego. Takie budynki znajdują się najczęściej na obrzeżach miast no i są otoczone drutem kolczastym. Mężczyźni mają mnóstwo tatuaży na swoim ciele. Widzę też strażnika. Z Kilku stron, takie wieże, budki strażnicze. Myślę sobie o co tutaj chodzi. Dlaczego tutaj pośrodku po, po tych dawnych bagien, w, naprawdę centrum fenomenalnej przyrody, znajduje się zakład karny. Skąd to więzienie? No, a po drugiej stronie, oczywiście, osiedle charakterystycznych bloków, takich jakby wyciętych z kartonu, jakby wyprodukowanych na tej samej taśmie produkcyjnej w jakimś zakładzie 50 lat temu. No tak, no tu, tu musiał być PGR, no ale dlaczego to więzienie? Więc po powrocie zacząłem intensywnie szukać, dokumentować sobie te historie i myśleć o tym, że to, to jest może jakiś punkt odniesienia dla mnie, jako dla potencjalnego autora kolejnej książki, bo ta tatarska już zmierzała ku końcowi. No i tak od słowa do słowa doszliśmy z moimi redaktorami i redaktorkami w Czarnym do wniosku, że... Ta historia domaga się ponownego opowiedzenia. Ta historia, historia PGR-ów i tego, co po PGR-ach zostało. A zostało, jak się okazuje, dużo więcej niż ja zakładałem na początku. Ta książka, gdy przekraczamy kolejne rozdziały, kolejne części, wydaje się coraz bardziej nieoczywista, bo myślę, że każdy z nas, albo prawie każdy z nas ma bardzo mocno ugruntowany obraz PGR-ów, tych ludzi, którzy tam pracowali, tego, jak to wyglądało i to jest obraz bardzo negatywny. W Twojej książce jest wiele bardzo złych rzeczy, opisów patologii, opisów no, tego najgorszego, z czym nam się PGR-y kojarzą, ale jednocześnie tuż obok pojawiają się rzeczy, które no, są, są kompletnym przeciwieństwem, czymś, co myślę dla każdego z nas będzie naprawdę dużym zaskoczeniem, bo y, to są takie obrazy, które ten y, negatywny stereotyp gruntownie burzą na pewno przełamują no bo rzeczy nie są jednoznaczne tak sobie myślę inaczej mało Ale jest skojarzenia są jednoznaczne tak Takie mam mało, mało rzeczy jest jednoznacznie Określonych, jednoznacznie negatywnych lub jednoznacznie pozytywnych. Natomiast stereotyp tak czy inaczej wykształcił się i to wcale nie w latach 90., tylko dużo, dużo wcześniej. To jest to długie trwanie, wydaje mi się jednak, stereotypu opartego na podziale: ci, którzy pracują na cudzy rachunek i ci, którzy pracują na swój rachunek i mają własne pole własną ziemię i w zasadzie całe ich życie koncentruje się wokół utrzymania tej własności. I rozumiem paradoksalnie, po 1989 roku te skojarzenia jeszcze z rodem z PRL-u Idealnie wpisały się w nową rzeczywistość, tą rzeczywistość kapitalistyczną. Ale po drodze mamy przecież lata 50., 60., 70., i również 80., chociaż w końcówce okresu Polski Ludowej ta propaganda już odrobinę jednak łagodnieje. Lata, w których na pierwszych stronach wysokonakładowych ówczesnych gazet, w okresie żniw najczęściej, czytelnicy Widzą, że tylko PGR-y liczą się w polityce państwa, chociaż one stanowią mniejszość względem gospodarstw indywidualnych. Więc ta propaganda była odbierana jako przede wszystkim fałszywa, nieprawdziwa i zakłamująca rzeczywistość, a z drugiej strony wydaje mi się jednak przez osoby niezwiązane z rolnictwem państwowym jako cios prosto w oczy, no, jako dowód na to, że to rolnictwo indywidualne zasadniczo się nie liczy nawet w tej warstwie propagandy. Oczywiście o rolnikach indywidualnych też się pisało pozytywnie, intensywnie, natomiast nie na pierwszych stronach gazet. PGR były na sztandarach. One fu miały funkcjonować jako. Teraz próbuję sobie przypomnieć kilka takich propagandowych haseł, jako akceleratory postępu w rolnictwie, i oczywiście do pewnego stopnia to się udawało, bo też mieliśmy do czynienia z fenomenalnie, pracow z fenomenalnie prowadzonymi dużymi kombinatami w Kietrzu, w Głupczycach, w Manieczkach, w Bojanowie i w jeszcze kilku innych miejscach. I tam rzeczywiście mądrzy, świetnie wykształceni dyrektorzy potrafili tak zorganizować produkcję, żeby ona stała na jak najwyższym poziomie technologicznym. Jeździ byli za granicę również do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii. Nie byli no zupełnie tu, ograniczeni i tu I tu te nasze skojarzenia zaczynają tak. po, pomalutku pękać. Tak, fenomenalnie dbali o swoich pracowników, o stronę socjalną, kulturalną, taką czysto bytową również osób, które tworzyły ich zespoły. Wtedy się nie używało tego określenia, mówiło się raczej o załogach jednak niż o zespołach. Zespoły to jest pojęcie kapitalistyczne załogi jednak wiążą nas z realnym socjalizmem i gospodarką centralnie planowaną, więc to się udawało, tylko udawało się w dość ograniczonym stopniu. I jednak stereotyp, stereotyp zawsze uwzględnia większość, mam takie wrażenie. I ten główny nurt, a w głównym nurcie były te przeciętne i te niedoinwestowane, czy te po prostu źle prowadzone albo te, które funkcjonowały na bardzo słabych ziemiach i tam naprawdę. Niewiele obiektywnie mogło się udać, jeśli chodzi o wysokowydajną produkcję rolniczą. No ale ten wymiar gospodarczy to jest jedna rzecz, a jeszcze jest ten wymiar czysto ludzki. I tu no, rzeczywiście możemy w stu potwierdzić te swoje negatywne stereotypy, no bo jeżeli piszesz o, o wszach, o brudzie, o zabobonach, o. O kobietach, które szły w pole w dziewiątym miesiącu i, i zdarzało się, że na przykład w tym polu poroniły, bo trzeba było zasuwać. Jeżeli piszesz o no, powszechnym alkoholizmie, analfabetyzm wśród dzieci, no, niemożność ukończenia na przykład przez dzieciaki z PGR-ów, tak naprawdę nawet szkoły podstawowej, no to to wszystko idealnie wpisuje się w ten nasz czarny obraz PGR-ów. Bo tak też było. Rzecz w tym, żeby żeby złapać proporcje, tak myślę, i żeby nie kierować się wyłącznie tym czarnym obrazem, bo obok tego czarnego obrazu był obraz bardziej zbliżony do szarości, a niektóre były wręcz jasne, więc wydaje mi się, że kluczowe jest dostrzeganie jednak niuansów. Ja pisałem tę książkę z myślą o tym, że warto jednak cieniować obraz, który się kiedyś ukształtował i który jedną książką trudno zmienić. Ja nie mam, nie mam złudzeń, że, że, że to będzie możliwe, że to będzie nie wiem, zakończone jakimkolwiek sukcesem, bo też wiem co o pracy w PGR-ach pisze się w forach internetowych, na różnych stronach, które przypominają, przywołują tam te historie. Kontra jest z każdej strony zawsze bardzo Istotna. Część, część użytkowników internetu będzie twierdziła, że tamten czas był fenomenalny i zasadniczo wszyscy tęsknią za latami, kiedy PGR-y funkcjonowały, bo życie było spokojne, w miarę przewidywalne, bezpieczne. Ale Może to jest nie, wątek, który się bardzo często pojawia w tak, tej książce. nie do końca dostatnie tak, jak wygląda ono teraz. Natomiast, ale bezpieczne. Ale bezpieczne, przewidywalne, w tym znaczeniu bezpieczne. Natomiast z drugiej strony mamy no wręcz miękki hejt, albo bardzo twardy, no, wy nie wylenie was utrzymywało państwo, wszyscy na was pracowali i w zasadzie byliście darmozjadami, więc to też jest bardzo wyraźna nuta w tym dyskursie internetowym, chociaż on jest taką pyskówką bardzo często, a nie realnym dyskursem. Natomiast wydaje mi się, że uporządkowanie tej narracji, nadanie jej w miarę. Sensownych proporcji, no bo to też jest moja subiektywna wizja. Ja też nie, nie mam narzędzi naukowych, metodologii, która zmierzy, czy opisywanie tego czarnego obrazu rzeczywiście jest zgodne z tym, co kiedyś nauka mogłaby ustalić, ale mam wrażenie, że tego też nie ustaliła. Do jakiego stopnia ten czarny obraz był uprawniony, do jakiego nie i czy odpowiadał rzeczywistości 10% państwowych gospodarstw, 15% czy może 50%, a może nawet i 90%. No, tego nie jesteśmy w stanie zmierzyć. Zresztą też bym nie chciał tego robić jako reporter, bo mnie interesują ludzie. To w takim razie teraz o ludziach, bo rzeczywiście to jest no, najważniejsza część twojej książki, twojej pracy. Na ile twoi rozmówcy chcieli rozmawiać o bagierach ach Na ile też ta ich chęć Różniła się w zależności od tego, czy mówili właśnie o tych PGR-ach, którymi można się było pochwalić, o tych dobrych przykładach, o których wspomniałeś, no, czy raczej mieli, chciałem powiedzieć, przyjemność, no być może nieprzyjemność. Pracować właśnie w tych, które no, skutecznie zapracowały na tą czarną legendę. Ja myślę, że te kategorie są jednak um, taką zewnętrzną nakładką. To nie jest kwestia, mieli przyjemność, mm -hmm. nie mieli przyjemności, to, po prostu nie mieli wyjścia. Bardzo, bardzo nieszczęśliwe słowo. Nie, nie, użyte. ale no, t, t, tak patrzymy z zewnątrz na to. No to nie ma co się z tego tłumaczyć, jak mam takie wrażenie. W każdym razie y, nie mieli wyjścia po prostu i pracowali. To była i, część ich życia y, i spotkałem się chyba z jedną odmową taką radykalną. Mm -hmm. Zasadniczo wszyscy chcieli opowiadać, wszyscy chcieli rozmawiać i nawet nie stronili od podejmowania tych trudnych tematów. Niektórzy jednak prosili o anonimowość. A z czego to wynikało? Tłumaczyli to jakoś? W niektórych przypadkach to wynikało, wydaje mi się, wciąż ze wstydu związanego z przeżytą historią, a w innych najprawdopodobniej z próby chronienia swoich bliskich i też nie pokazywania siebie. Otoczeniu, bo być może nie wszyscy sąsiedzi obecni czy dawni wiedzą, jak historia danej rodziny, danego bohatera, czy bohaterki wyglądała w szczegółach. A może po prostu też nie chcą tego, do tego wracać w tym właśnie publicznym, lokalnym swoim wymiarze? Bezpiecznie jest poprosić mnie, reportera, autora, o nowe imię, o inne nazwisko, o ukrycie się za jakąś alternatywną tożsamością. Miałeś wrażenie, że rzeczywiście. Bez względu na pytanie, te odpowiedzi zawsze były w 100% szczere. Czy były, na przykład, jednak pewne próby, być może, wybielenia tej, tej, tej czarnej legendy, albo może wręcz przeciwnie? Z pewnością, dlatego też starałem się konfrontować te opowieści z opracowaniami z jednej strony naukowymi, z drugiej dokumentami, a z trzeciej jeszcze z innymi źródłami, które, które zostały w archiwach. No to była praca na wielu polach, oparta na krzyżowaniu źródeł, na, na weryfikowaniu ich. A nawet jeśli nie takim rzeczywistym weryfikowaniu, no bo trudno jednak zweryfikować historię, która w życiu danej rodziny działa się w roku powiedzmy 1978. Zresztą, czy to jest potrzebne? Nie do końca jestem przekonany. Mówimy raczej o pamięci, o tym, co w człowieku zostaje z jego życia. Natomiast ta kolejna warstwa daje nam wgląd w być może inne rejony, inne rejestry, i pozwala spojrzeć na tę osobistą historię, osobistą opowieść w trochę szerszym kontekście, który może pewne akcenty przesuwać w jedną lub w, jedną lub w drugą stronę. Twoja książka, oprócz tego, że. To jest historia naszego kraju, to jest historia PGR-ów, to jest również um, bardzo ciekawy zapis tego, jak wyglądały relacje społeczne. E, I jednym z ciekawszych wątków, przynajmniej dla mnie, są kobiety. E, to, jaki obraz ich pracy, a właściwie ich pozycji uzyskujemy. Tam padają takie zdania, że e, na przykład samotne kobiety, szczególnie na samym początku, czyli koniec lat 40., lata 50., samotne kobiety, które pojawiały się w PGR-ach, one z założenia były na samym dnie tej Drabiny społecznej. Miały przechlapane całkowicie. Były traktowane jak no, osoby najniższej kategorii. To państwo przeczytają. Jakie opowieści nie tak, jakie opowieści, jakie zachowania towarzyszyły. Ale to, tym to, to, to te skojarzenia, relacjom... przepraszam, skojarzenia mm -hmm. z tym życiem folwarcznym tu są jak najbardziej na miejscu. Tak, jak najbardziej. To przy tej okazji, jesteśmy w Polskim Radiu 24, to przywołam może reportaż radiowy, który powstał właśnie w tym. Duchu opowiadania o pozycji kobiet, i został nagrany w Radiu Lublin przez Katarzynę Michalak i Magdalenę Geisler kilka lat temu. Nosi tytuł Buchta, mogą go Państwo znaleźć w internecie. I opowiada właśnie o osobie, która już jako bardzo dojrzała kobieta szuka swojej matki. Ta matka, wiadomo, wiemy o niej tylko tyle. Była pracownicą sezonową w jednym z PGR-ów na południowo-wschodnim skraju obecnego województwa lubelskiego, i to swoje dziecko oddała. Nie chciała. Go wychowywać. Nie, nie, nie znamy tej historii w szczegółach, nie wiemy, kto jest ojcem, kto jest dokładnie matką. Znamy tylko rodziców adopcyjnych tej bohaterki. Natomiast panorama lat 50. i ścieranie się też z machiną biurokratyczną, która w zasadzie niewiele wie o ludziach, którzy tam się wtedy rodzili i wychowywali, jest, jest fenomenalną opowieścią i daje jeszcze inną warstwę, taką bardzo współczesną. W każdym razie reportaż Buchta, Katarzyny Michalak i Magdaleny Geisler jest też radiową odpowiedzią na ten wątek, który teraz podejmujesz. Natomiast kobiety zasadniczo miały wtedy gorzej. Miały dużo mniej możliwości, by awansować na przykład. Były przydzielane do tych Najcięższych prac, niektóre jako pracownice suszarni zielonek, dźwigały 20-30, a nawet 40-kilogramowe worki. Nie wspomnę już o tym nawet, że mało kto myślał o odzieży ochronnej, o maskach. Więc schorzeniem podstawowym, takim, które wiele osób ma niejako w ustawieniach domyślnych jest pylica płuc w tym momencie albo astma. Prace w polu, ręczne, bardzo ciężkie, szczególnie w tym pierwszym okresie funkcjonowania PGR-ów, kiedy one dysponowały naprawdę niewielką liczbą maszyn, były wykonywane główne, głównie przez kobiety. Przerzucanie obornika. Tak samo, też na początku ręczne, widłami, grabiami. Więc to wszystko pokazuje nam z jednej strony brak realnej modernizacji, chociaż ona była deklaratywna na samym początku przez długi czas. Coś się zaczyna zmieniać realnie dopiero w połowie lat 60. Natomiast większość prac trzeba wykonać ręcznie. Ręcznie trzeba wydoić krowy, ręcznie trzeba przerwać brukiew. Którą się potem żywi zwierzęta, ręcznie trzeba e, zebrać inne warzywa. No, najprościej było z ziemniakami i z kapustą, ale ta kapustę też trzeba ręcznie posadzić. Ale teraz mówisz o, o, o pracownicach fizycznych, ale jest też ten, to ta druga strona, czyli kadra zarządzająca e, i tu podobna historia, czy znaczy podobne, podobne wnioski: W PGR kobiety nie mogły zrobić kariery na stanowiskach kierowniczych. Tam są podane jakieś naprawdę pojedyncze przypadki. To było zajęcie dla mężczyzn. To się wpisuje jednak, myślę, bardzo mocno w rozbudowany wtedy patriarchalny, patriarchalny model funkcjonowania naszego społeczeństwa. No i to też ciekawe, że współcześnie takie wyjaśnienia słyszałem. No, no, kobiety nie mogły awansować, bo nie mogły się poświęcić całkowicie pracy. W domyśle ktoś musiał wychowywać dzieci i zajmować się domem. No, bardzo prosty podział. Bardzo prosty, to, co ma robić. Ale wtedy oczywisty. No, taki też jak w ustawieniach domyślnych. Nie było, nie było takiego momentu, w którym można sobie wyobrazić, że da się przełamać ten model. I um, w rodzinie żona, matka może być dyrektorką, szefową, a, a mąż tylko kierownikiem, na przykład. To funkcjonowało. Zupełnie inaczej. Jeśli mąż był dyrektorem szefem, no to jego żona no maksymalnie zajmowała też jakieś kierownicze, ale nie najwyższe stanowisko, stanowisko średniego szczebla. No i siłą rzeczy też po godzinach musiała się zajmować domem. W Twojej książce jest też wiele wątków, być może drobnych, które pojawiają się przy okazji innych, innych tematów, ale są to wątki fascynujące. Ja już wspomniałem o tych zabobonach i gusłach. To jest chyba rozmowa z pielęgniarką, która mówi o tym, że no, z tego typu zachowaniami tak naprawdę do późnych lat 70. musiała się tak. zmagać. Nie I to wierzona... jest też bohaterka, tak. przepraszam, wejdę ci w słowo, która poprosiła o zmianę, zmianę, zmianę tożsamości. Tak. I opowiada rzeczy niesamowite, nie do uwierzenia. A jednak, kolejna rzecz, to być może można by było nawet potraktować jako taki wątek, no nie powiem, że humorystyczny, ale trochę lżejszy, kwestia kultury w pagierach. To jak władza bardzo mocno próbowała tę kulturę, no właśnie, dowozić do tych najmniejszych wsi do pagierów, jak ładnie to wyglądało, a potem zderzamy się z komentarzami samych zainteresowanych którzy w takich chyba ankietach piszą o tym, no przyjechali, pojechali właściwie. Tyle nas to interesuje. O, Tutaj mamy dwa wątki, dlatego że wspominasz o ankietach, które dotyczyły specyficznej formy upowszechniania kultury, czyli plenerów malarskich w Genialny wątek, Darby. Genialny no, tak. po prostu. Natomiast y, ta dowożona kultura jednak spotykała się z bardzo dobrymi reakcjami. No, no, jeśli... Piszesz też o pełnych teatrach, czy znaczy pełnych salach, tak, które przyjeżdżały tak, teatry Solsztyna. Tak, tak. no, oczywiście w, w wielu. Państwowych gospodarstwach przecież funkcjonowały świetlice czy wręcz domy kultury. No i tam mieliśmy sceny. Na tych scenach występowali artyści. To było nobilitujące dla pracowników gospodarstw, położonych naprawdę daleko nawet od najbliższych miast powiatowych, że przyjeżdżają do nich artyści znani z telewizji czy znani z kolorowych gazet. I, i to się zmieniło. Więc bardzo silne do dzisiaj są opowieści o tym, a wie pan, u nas to kiedyś występowała w amfiteatrze Karin Stanek. Być może to jest dla tej osoby, która właśnie to zdanie wypowiedziała w rozmowie ze mną, najważniejsze zdarzenie z tego całego PGR-owskiego życia. Nie Karin takich... Stanek u nas grała. No, jakie to były lata, 70? I do dziś o tym pamiętamy. Tak. Ale zastanawiam się na przykład nad tym, na ile ta historia momentami naprawdę jest tak abstrakcyjna, znaczy to, co opisujesz, że ona na przykład dla pokolenia, które nie miało absolutnie żadnej styczności z tamtymi czasami, nawet z końcówką lat 80. bo ona i tak przecież nie da się jej porównać do, do, do lat 50. czy 60., ale przynajmniej dawała jakąś namiastkę, no, dawała sposobność zrozumienia tego systemu. I teraz sobie myślę o ludziach, którzy mają na przykład w tej chwili 20 lat, e, no, to to jest science fiction. To jest historia jak najbardziej, tak, tak zakładowy magazyn. Zakładowa gazetka wydawana w kombinacie Machnów nowy na początku lat 50. i opowieści o tym, że niektóre kobiety źle się prowadzą, albo pijaństwo się szerzy, albo sukcesem jest tam. W Wymienianie marcu. ich z imienia i nazwiska. Owszem, tak, czyli piętnowanie, publiczne piętnowanie. No, komunizm w tej stalinowskiej wersji był jednak bardzo zachowawczy, jeśli chodzi o obyczaje, był bardzo purytański, wręcz bardzo konserwatywny. Skrajnie konserwatywny fenomenalnie by się odnalazł. W też niektórych nurtach współczesnej polityki, jak sądzę. Natomiast wielkim sukcesem okazało się skończenie sześcioklasowej szkoły przez członków Brygady Polowej na przykład, czy traktorzystów. Weźmy pod uwagę, że lata 50. to też jest, jak to się wtedy określało urzędowo, walka z analfabetyzmem. No i dochodzimy do jeszcze innego spostrzeżenia, które nakłada się. Na sam początek powstania PDR-ów no to była praca przede wszystkim dla ludzi najgorzej wykształconych. I oni to wykształcenie zdobywali bardzo powoli. Niektórzy już tam zostali, niektórzy starali się wyjechać, a jeszcze inni przynajmniej dbali o to, i mam wrażenie, że niektórzy poświęcili na to całe życie, by wykształcić dzieci, by ich dzieci miały lepsze życie niż to, które, którego oni nie mogą już zmienić, dlatego że no są za starzy, mają zbyt mało zasobów. Nie chcą, nie potrafią. Tych wątków, tych postaci, tych historii, oczywiście, znajdziemy w książce o wiele więcej. Bartosz Panek, Zboże Rosło jak las, Pamięć o PGR-ach, Wydawnictwo Czarne. Bez wątpienia warto. Nawet jeżeli mamy 18-20 lat i kompletnie tych czasów nie znamy, nie rozumiemy, to myślę, że i tak warto z tą historią się zmierzyć. No bo to w gruncie rzeczy jest to możliwości wyboru, tak sobie myślę, już po. Prawie czterech latach <grych> podróżowania po tym po Pagierowskim Archipelagu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Turbo Historia.